Zapraszamy do wysłuchania książki pod redakcją Dana Pippenbringa zatytułowanej Prince. The Beautiful Ones. Niedokończona autobiografia. Przełożył Robert Sudu. Czyta Michał Piruk. Wstęp. Ostatni raz rozmawiałem z Princem w niedzielę, 17 kwietnia 2016 roku, a więc tuż przed jego śmiercią. Tamtego wieczoru leżałem w łóżku, gdy nagle zawibrował telefon. I na rozjaśnionym ekranie pojawił się numer kierunkowy 952. Prince nigdy wcześniej nie dzwonił na moją komórkę, ale od razu wiedziałem, że to on. Sięgnąłem po papier i długopis. Podłączyłem telefon do gniazdka, bo bateria była prawie całkiem wyczerpana. Kabel ładowarki miał tylko 30 cm długości, więc nie mogłem stać. Naszą ostatnią rozmowę odbyłem zgarbiony, robiąc notatki na kartce przyciśniętej do podłogi. Cześć, Dan, powiedział. Tu Prince. Wiele już napisano o tym, jakim głosem mówił Prince. Piskliwym, ale niskim. Osobliwa, pełna skala szeptu. Nigdy wcześniej ten paradoks nie był tak widoczny jak w tym prostym powitaniu. Cześć, Dan. Tu Prince. Zawsze tak zaczynał. Chciałem powiedzieć, że dobrze się czuję. Pomimo tego, co media ludziom wmawiają. Wiesz, oni zawsze muszą przesadzać. Wiedziałem aż za dobrze. Odkąd Prince ogłosił, że jego brat Dan pomaga mu w pracy nad wspomnieniami, zetknąłem się z doniesieniami, że ja, 28 lat od niego młodszy, w dodatku biały, Jestem faktycznie jego bratem, lecz teraz wiadomości miały zupełnie inny kaliber. Kilka dni wcześniej samolot Prince'a lądował awaryjnie po starcie z Atlanty, gdzie artysta dał ostatni występ w ramach swoich muzycznych poszukiwań: kontemplacyjnego, solowego tournée, które zatytułował Piano na Microphone. Trafił do szpitala w Molin w stanie Illinois. Podobno z powodu ostrej grypy. Zaledwie w ciągu kilku godzin od podania tej informacji przez TMZ Prince zatwitował Spacely Park w Chanhassen w stanie Minnesota, donosząc, że słucha swojej piosenki Controversy, która zaczyna się słowami Nie wierzę w to, co ludzie wygadują. Dopisek? Czuję się dobrze. Mieszkańcy Chanhassen widzieli go jeżdżącego na rowerze. Dzień wcześniej, zanim do mnie zadzwonił, urządził po wy na swojej prywatnej scenie, wykorzystując to jako okazję do popisania się swoją nową purpurową gitarą i purpurowym fortepianem. Zaczekajcie jeszcze kilka dni. Nie marnujcie modlitw, zwrócił się wtedy do tłumu. Martwiłem się, odparłem, ale widziałem na Twitterze, że wszystko w porządku. Przykro, że złapałeś grypę. Były symptomy grypy. Nad tym wyjaśnieniem miałem rozmyślać przez wiele następnych miesięcy. I ochrypłem. Jego głos nadal brzmiał grubo, jakby princ dopiero wychodził z ostrego przeziębienia. Nie chciał się jednak nad tym rozwodzić. Zadzwonił do mnie, żeby porozmawiać o książce. Chciałem Cię spytać, czy wierzysz w pamięć komórkową? Chodziło mu o koncepcję, według której komórki naszego ciała. Przechowują wspomnienia, informacje, a także zapis doświadczeń naszych przodków. Myślę o tym, bo. czytałem Biblię ciągnął. Grzechy ojca czy byłoby to możliwe bez pamięci komórkowej? Ta koncepcja odbijała się echem w całym jego życiu. Mój ojciec miał dwie rodziny. Byłem jego drugim synem, a on chciał się sprawdzić, stać się lepszym tatą niż dla pierwszego syna, więc zrobił się pedantyczny. Ale moja mama tego nie lubiła. Ona kochała spontaniczność i emocje. Prince chciał wyjaśnić, że wyłonił się jako synteza swoich rodziców. Ich konflikt trwał w nim. W tym rozdźwięku słyszał dziwną harmonię, która go twórczo inspirowała. Rodzice budzili w nim fascynację i swoisty lęk. To jak sam ucieleśnia ich związek i jednoczesny rozłam. Jednym z moich życiowych dylematów było przyglądanie się temu, powiedział, gdy siedziałem na podłodze i notowałem. Lubię porządek, domknięcia, prawdę, ale gdy idę na dużą imprezę i DJ wrzuci jakiś faki. — Wtedy musisz zatańczyć — dopowiedziałem. <grych> — Zgadza się. To jest tak... Posłuchaj. Przysunął telefon do monitora studyjnego i zagrał parę taktów, które zabrzmiały szumnie, zuchwale, ziemiście, jak prywatka sprzed wielu dziesięcioleci. Funky, co nie? — To nowy album Judith Hill. Pierwszy raz tego słucham. — Zamilkł na moment. — Musimy znaleźć właściwe słowo, żeby oddać sens funku. Poszukiwanie tego słowa ani na moment nie opuściło umysłu Prince'a w tamtych dniach. Jego współpracownicy przy turnie piano i mikrofon często zastawali go rozmyślającego o podstawach funku. Przestrzeń między nutami to jest to, mówił, nieważne jak jest duża, to właśnie jest i, albo nie jest. Rozwijanie tych przemyśleń było pierwszym powodem napisania tej książki. Chociaż Prince wydał kilka fotoalbumów i zastanawiał się nad czymś treściwszym na różnych etapach swojej kariery, ten projekt narodził się dopiero pod koniec 2014 roku, kiedy jego menadżerka i adwokatka Fedra Ellis Lampkins zaczęła szukać agenta literackiego, który by go reprezentował. Prince wybrał Esther Newberg z agencji talentów ICM Partners. Esther Newberg reprezentowała jego przyjaciela Harego Belafonte. Princeowi spodobała się jej staroświecka wrażliwość, plus zaimponowała mu jako matrona w społeczeństwie patriarchalnym. Na początku 2015 roku, Prince wpadł na pomysł wydania książki z tekstami swoich piosenek oraz własnym wstępem i uwagami. Newberg i jej kolega Dan Kirschen uderzyli z ofertą do wielu chętnych wydawców. Ale ekipa Princea nigdy nie dopięła Lilu. On sam zaś. Przez prawie cały 2015 rok skupiony był na muzyce. W połowie listopada ze zdwojoną energią wrócił do pomysłu wydania książki. Chciałbym przyspieszyć ten projekt. Alice Lamkins relacjonowała Newberg słowa Prince'a. Współpracując z Trevorem Gajem, doradcą, który pomagał mu w interesach, Prince, Ester i Dan opracowali dość mglistą koncepcję książki. A gdyby zawierała ona nie tylko skomentowane teksty piosenek, ale też niepublikowane dotąd szkice, zdjęcia i akcydensy? Słowo wspomnienia nie padło jeszcze w tej rozmowie, lecz Prince chciał od razu wziąć się do pracy. Trevor zasugerował, aby skrzyknąć grupę redaktorów i porozmawiać z nimi osobiście w Paisley Park. Pomysł wydania książki zbiegł się w czasie z introwertyczną zmianą w muzyce Prince'a. Zjeździwszy świat w ostatnich latach ze swoim elektryzującym zespołem Third Eyed Girl, teraz artysta postanowił grać sam. Wyobrażał sobie tournée, tylko on i fortepian. Intymne, amorficzne sety miałyby obejmować całą jego karierę bez ograniczeń, narzuconych przez spektakularność wielkiego show. Gdy przyjmował w Paisley Park grupę europejskich dziennikarzy, wyjaśnił, że ekscytuje go perspektywa występu na skromnej scenie, okrojenia swoich piosenek do samych ich kwintesencji, spontanicznego wymyślania ich na nowo. Ćwiczył do późnej nocy. Grał sam całymi godzinami, na fortepianie wypełniającym przestrzenny mrok sceny, aż w końcu znajdował to, co określał mianem transcendencji. Tym chciał się podzielić ze światem. Miał już ustalone daty występów w całej Europie, kiedy terroryści dokonali zamachu na paryski Bataclan. Salę koncertową, w której wystąpił trzy razy, Przemoc pospołu z podbijaniem cen biletów przez koników skłoniły go do odwołania turne. A może dawać występy w Paisley Park? Na własnym terenie mógłby zorganizować występ odpowiedni do danej ceny. Gdy wizja piano and microphone powoli się klarowała, konkretnych kształtów nabierała też książka. Jeden z przyjaciół stwierdził, że kilka osób, które Prince kochał i podziwiał, zachorowało, uświadamiając mu jego własną śmiertelność. Jak nigdy dotąd uzmysłowił sobie konieczność opowiedzenia swojej historii. 11 stycznia 2016 roku, kilka tygodni przed pierwszym solowym występem. Prince zaprosił trzech redaktorów do Paisley Park, żeby przedstawić swoje zamierzenia i zdecydować, z którym chce współpracować. Spotkanie z konkurującymi redaktorami było dość niecodziennym posunięciem. Do tego dochodziły plotki, które ci ludzie słyszeli. Czy Prince nie jeży się w reakcji na pytania o przeszłość? Czy nie wyrzuca każdego, kto używa wulgaryzmów? Albo czy nie domaga się, aby. Za przeklinanie wrzucano karnie kasę do słoika? Czy to prawda, że nie wolno mu patrzeć w oczy? Wraz z przybyciem prinsa na spotkanie wszelkie poczucie niepokoju się rozpłynęło. Był czarujący, przejęty, nawet trochę samokrytyczny. Czasem klędzę, stwierdził. Przez następne dwie godziny prowadził spontaniczną rozmowę o swojej przeszłości, filozofii muzycznej i aspiracji dotyczących książki. Stwierdził, że chce napisać wspomnienia. Decyzję tę podjął tak niedawno, że nawet Trevor, który brał udział w tym zebraniu, był zaskoczony. Wspomnienia będą nosić tytuł The Beautiful Ones, w nawiązaniu do jednej z najbardziej szczerych, boleśnie pięknych piosenek w jego dorobku. Opowieść miała się skupiać na matce prinsa. Jej spojrzenie było pierwszym, której widziałem. Bo nigdy dotąd nie wyraził odpowiedniego uznania dla niej za przyczynienie się do jego sukcesu. Zebranym redaktorom pokazał kolekcję przedmiotów. Poprosił swoją siostrę Tajkę, aby przysłała mu stare zdjęcia rodzinne, w tym wiele matki i ojca oraz drzewo genealogiczne. Odnalazł także oryginalną okładkę 1999. Kolarz z wycinanek przedstawiających m.in. budkę telefoniczną, futurystyczną panoramę miejską i nagą kobietę o głowie konia. I zaprezentował pierwszą wersję scenariusza Dreams, który miał się stać Purple Rain. Jeden z redaktorów zapytał o pisanie piosenek. Prince uważał, że zasadniczo to wyraz aspiracji. Pisze się o tym, gdzie chce się iść. Powiedział gościom, że odkąd pamięta, muzykę pisał, aby wyobrażać sobie... wyobrażać na nowo samego siebie. Bycie artystą to nieustanna ewolucja, nie wspominając o pewnego rodzaju symbiozie z tymi, którzy nas otaczają, gdy się tworzy muzykę. Swój wizerunek zbudował niemal w akcie profetycznym. Mógł się stać osobą, którą sobie wyobraził. Jego całe życie było aktem wyobrażania sobie tworzenia, stawania się. Dziś posiadanie wizerunku uważany jest za mniej lub bardziej podstawowy element gwiazdorstwa. Dla prinsa było to coś nierozdzielnego z jego tożsamością jako artysty. Bardzo wcześnie dostrzegł wewnętrzną tajemniczość tego procesu oraz moc kryjącą się w utrzymaniu tej tajemniczości. Nawet więcej, w jej pogłębianiu. Tajemniczość to nie jest słowo bez powodu, powiedział. Ma cel. Prince uważał, że odpowiednia książka mogła dodać kolejne pokłady wspomnianej tajemniczości, nawet jeśli inną usuwała. Musiałaby pełnić funkcję autobiografii ale w formie, która była sui generis. Tak przestrzenna i zmienna jak jej bohater, z natury nieunikający wielkich zmierzeń. Prince podał tylko jedną formalną wskazówkę. To musi być największa książka muzyczna wszechczasów. Spotkanie nie zakończyło się żadnymi wiążącymi ustaleniami. W pewnej chwili, zażartowawszy, Prince wstał i wyszedł, niesiony kaskadą własnego śmiechu. Wśliznął się do pokoju dziesięć minut później, słowem nie wyjaśniając swojej nieobecności. Potem powiedział, że pora na kolację i znowu zniknął. Redaktorzy byli podekscytowani. Kolacja z Princem, <grym> po czym w końcu dotarło do nich, że nie są zaproszeni i gospodarz już nie wróci. Niedługo po tym spotkaniu Prince dał swój pierwszy występ z cyklu piano and microphone w Paisley Park. Realizując pomysły, które dopracował kilka miesięcy wcześniej. Polegało to na przeplataniu różnych historii i refleksji piosenkami od jego pierwszej płyty For You do najnowszej Hit and Run, Phase 2. Będące częścią występu słowom mówione wyrażało to, co zajmowało umysł Prince'a w owym czasie. Przetrawiał swoją przeszłość. Dopiero gdy ponad rok później zobaczyłem nagranie z tego występu, uświadomiłem sobie, że formuła zbiegła się idealnie z pomysłem na The Beautiful Ones. Gdy tylko zasiadł tamtego wieczoru do fortepianu, porwał go swoisty regresyjny strumień świadomości. Nagle znowu był dzieckiem, przywołał swoje najwcześniejsze muzyczne wspomnienia. Chciałbym umieć grać na fortepianie zwrócił się w infantylnym stylu do tumu. Ale nie umiem. Wszystko wygląda inaczej. Trzy lata. Fortepian wydaje się większy, jak się ma trzylatka. Hm. może poglądam telewizję. Wskoczył na fortepian i zaczął udawać, że je popcorn przed ekranem telewizora. Idzie tata. Nie wolno mi było dotykać, a tak bardzo chciałem grać. Oho, nadchodzi tata. Tata i mama właśnie się rozwodzą. Wtedy dołączył drugą osobę do tego miksu, jakby nagle ojciec rzeczywiście się tam znalazł. Właściwie to się cieszę, że odchodzisz. Miałem tylko siedem lat, ale teraz mogę grać na fortepianie, kiedy tylko mam ochotę. Prince wystukał kilka akordów motywu muzycznego z Batmana. Ale tak jak tata, to ja grać nie umiem, powiedział. Jak tata to robi? Zobaczmy. Chciałbym umieć śpiewać, dodał. Myślałem, że nigdy nie będę umiał grać jak tata, a on przypominał mi o tym przy każdej okazji, ale dobrze układało się między nami. Był moim najlepszym przyjacielem. Grali na zmianę. Unchain my heart, Raya Charlesa. Przed tym występem trudno było sobie wyobrazić, aby Prince tak się wywnętrzał na scenie. W secie tamtego wieczoru zagrał Sometimes I Feel Like a Motherless Child, tradycyjną pieśń z gatunku negro-spiritual, która była również wyrazem tęsknoty za utraconym światem jego rodziców. Śpiewał, że jest daleko od domu, że czuje, jakby go już nie było. Być może najdobitniejszy wyraz melancholii nastąpił później tego samego wieczoru. Ilu z was... Ma wyraziste sny. Zwrócił się z pytaniem do tłumu. W tych czasach bardziej lubię mieć sny niż dawniej. Niektórzy moi przyjaciele już umarli i widuję ich w snach. Jakby to naprawdę byli. A sny są czasem jak jawa. Jest coś szczególnego w tych słowach. Połączenie spokoju i niepokoju, które. Budzi we mnie smutek. Patrząc z perspektywy czasu, łatwo przypisywać takim rzeczom nadmierne znaczenie, ale słowa te trafiają do mnie jako przemyślenia człowieka, na pół kochanego w śmierci kojącej, żeby zacytować poetę. A potem zaśpiewał pierwsze zdania z sometimes It Snows in April, jedne z najbardziej melancholijnych piosenek w swoim dorobku. Zaledwie kilka dni później, po jego pierwszym w życiu solowym występie i zarazem najbardziej bezpośrednio emocjonalnym w karierze, Prince wybrał redaktora dla swoich wspomnień. Był to Chris Jackson ze Spiegel Grau w chwili Random House. Podobało mu się, że Chris pracował przy książce J.A.Z. zatytułowanej Decoded. Nie chcąc utracić impetu. Skaptował więc Krisa, Trevora oraz Ester i Dana z ICM, żeby pomogli mu znaleźć współautora. Jego była menadżerka Julia Ramadan powiedziała mu kiedyś: Gdy chodzi o historię twojego życia, nie wkładaj nikomu innemu długopisu do ręki. Teraz wydawało się, że właśnie to chce zrobić. Nikt, może nawet sam Prince, nie wiedział, jak ten proces się potoczy. Właśnie na tym etapie pojawiam się ja. Mój agent, Dan Kirschen, wiedział, że podziwiam Prinsa. Zobaczył jego plakat w mojej sypialni. Był świadkiem, jak śpiewałem Kiss na wieczorze karaoke, pokazywałem mu kawałki ze sfilmowanego koncertu Sing Out the Times. Mimo to sądzę, że kiedy znalazł się w szczęśliwej roli agenta poszukującego współautora dla Prinsa, nie był przygotowany na to, jak namolnie będę go błagać, żeby mnie włączono do tego projektu. Zgodził się wciągnąć mnie na listę, ale stwierdził bez ogródek, że szansa, abym to ja dostał tę fuchę, oscyluje gdzieś między trafieniem szóstki w Totolotka, a przeżyciem uderzenia asteroidy. Po pierwsze, wydałem zero książek. W tamtym czasie byłem redaktorem Paris Review, pisma literackiego, którego Prince być może nie czytał ani nawet nie wiedział o jego istnieniu. Niewątpliwie jego najgorzej sprzedający się album trafił do szerszej publiczności, niż to się kiedykolwiek udało Paris Review. Miałem 29 lat. Rywalizowałem z o wiele wytrawniejszymi ludźmi pióra, którzy się zgłosili i z których wielu podziwiało Prince'a dłużej, niż chodziłem po tej ziemi. Gwarantowana porażka w przedbiegach. Lecz kiedy ICM i Random House zgłosili kilku poważnych kandydatów, Prince pokręcił głową. Miał zwyczaj czytać recenzje swoich występów pisane przez amatorów, zwłaszcza entuzjastyczne opinie zamieszczane przez fanów na Twitterze i blogach. Uważał, że to tacy ludzie zasługują na tę robotę. Chociaż byli nieopierzeni, to swoją twórczością inspirował ich do pisania. Doszedł do wniosku, że oni mogą zainspirować jego. Jak wspomniał potem jeden z asystentów, Prinz patrzył na proces twórczego pisania przez pryzmat muzyki. Chciał mieć współpracownika improwizującego, kogoś, przed kim mógłby się otworzyć i z kim mógłby ułożyć swoją opowieść, jak piosenkę albo album. Wolał wziąć nowicjusza niż wyjadacza, pod warunkiem, że nawiązałby z nim porozumienie. Oczywiście wydawcy wzdrgali się na myśl o zatrudnieniu jakiegoś nastoletniego fana Prince'a. Człowieka, którego całym dorobkiem była opublikowana na własnym blogu recenzja koncertu. W duchu kompromisu Prince zwrócił listę z nazwiskami potencjalnych współautorów. Skreśliwszy wszystkie oprócz dwóch. A wśród tych dwóch było moje. Ja i ta druga osoba byliśmy jedynymi z tego towarzystwa, którzy nigdy nie wydali żadnej książki. Dan powiedział mi, że prins ma teraz mój numer telefonu, więc powinienem się spodziewać kontaktu z jego strony o każdej porze dnia i nocy. Zacząłem sypiać z aparatem przy poduszce, a głośność dzwonka nastawiłem przeraźliwie wysoko. Przygotowywałem sobie powitanie, wyciszając wszelkie wykrzykniki, które wpełzłyby do mojej wypowiedzi. Chciałem wypaść jak najbardziej nonszalancko. Cześć, prins. masz prins. A, — A, to Prince. Cieszę się, że zadzwoniłeś. Telefon nigdy nie zadzwonił. Za to Trevor wymyślił sprawdzian. My, potencjalni współpracownicy, mieliśmy przesłać Prince'owi tekst na temat naszego stosunku do jego muzyki oraz wyjaśnić, dlaczego naszym zdaniem nadajemy się do tej roboty. Ja wysłałem swój jeszcze tego samego dnia o w pół do dziewiątej wieczorem. Stwierdzić, że tekst był mocno pochlebczy dla prinsa, byłoby niedomówieniem. Niektóre fragmenty dziś napisałbym inaczej, gdybym miał taką możliwość. Z całą pewnością pisałem to jako coś przeznaczonego wyłącznie dla oczu prinsa, nikogo innego. Oto kawałek. Gdy słucham prinsa, to czuję, jakbym łamał prawo. Kiedy pierwszy raz jechałem sam autem w Baltimore, włączyłem radio i usłyszałem mężczyznę śpiewającego o tym, że chciałby być kobietą. Zwierzającego się, że to psychoseksualne pragnienie jest wyrazem jego chęci, żeby lepiej rozumieć swoją dziewczynę. Przeorało mi to łeb. Dla ciebie nagiej zatańczyłbym balet? <laughs> Była to najbardziej zmysłowa, wyjątkowa, niebezpieczna muzyka, jaką kiedykolwiek słyszałem. Prawie spodziewałem się, że zostanę zatrzymany, jeśli ktoś przyłapie mnie, że jestem tak pochłonięty słuchaniem. Skoro Prince pragnie napisać książkę, chciałbym pomóc mu przelać jego głos na papier. Ten projekt widziałbym jako przedłużenie komponowania piosenek. Nie jako robotę dziennikarską, czy wywiad, ale jako poszukiwanie nowego sposobu dotarcia do jego publiczności, a może wyjścia poza nią. Ludzie mogliby spytać. Czy Prince nie jest za bardzo nieuchwytnym człowiekiem, aby być bohaterem książki? Panuje przekonanie, że literatura faktu niszczy tajemniczość autora, ale gdy jest dobrze napisana, wtedy ta tajemniczość pogłębia. Już od mojego pierwszego spotkania z Princem, wtedy na falach eterów Baltimore, wiedziałem, że jest mistrzem opowieści, ekstatycznym, transcendentnym, oryginalnym artystą. Pomóc mu w opowiedzeniu jego historii za pomocą nowego medium byłoby dla mnie życiowym zaszczytem. Trevor odpisał niecałe 12 godzin później, o drugiej dwadzieścia w nocy. Czy Dan Pippenbrink może spotkać się z PRN w Paisley Park jutro w piątek wieczorem? Napisał do Dana i Ester. Dan, który nawyk do otrzymywania wiadomości z Paisley o nieludzkich porach, natychmiast to przeczytał i krążył po swoim mieszkaniu do wschodu słońca. A potem wydzwaniał do mnie, aż w końcu się obudziłem i odebrałem. Zawyłem. On zawył. Na rano, 29 stycznia, poleciałem samolotem do Minneapolis.